Choroby rzadkie są interesujące dlatego, że mogą się stać takim ciekawym przedpolem, czy też próbnikiem rozwiązań w ogóle dla chorób przewlekłych. I jak spojrzymy się na definicję przyjętą w Europie choroby rzadkiej, to zobaczymy, że jest to definicja bardzo specyficzna. Mamy podaną częstość występowania, czyli nie może być więcej niż 5 chorych na 10 tysięcy mieszkańców, czyli jest to, jak się mówi, definicja prewalencyjna, ile osób na ilu mieszkańców ma chorować na daną jednostkę chorobową, oraz takie stwierdzenie, że wszystkie te choroby mają charakter poważny, przewlekły i często zagrażają życiu. I teraz, jeżeli się popatrzymy na tą definicję, to ona jest, musicie Państwo przyznać, dziwna. Tak? Jak Państwo popatrzycie na definicję na przykład chorób reumatycznych, no one wyglądają inaczej. Co w niej jest dziwnego? To w ogóle nie jest definicja medyczna. Tak? I teraz, jak doszło do tego, proszę Państwa, że z punktu widzenia lekarza ta definicja nie ma żadnego sensu. Ona nic nie mówi lekarzowi. Lekarz, do którego przychodzi pacjent z chorobą rzadką i mówi, że ma chorobę rzadką, nic nie wie, jak go leczyć. Bo choroby rzadkie są chorobami bardzo różnych układów, bardzo różnych narządów, często są wieloukładowe. Więc natomiast jak się Państwo spojrzycie, to na przykład jest to jeden z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej na najbliższe dziesięciolecia. Więc jak to się stało, że w ogóle taka rzecz powstała? To jest właśnie niesamowita historia, taka historia, która myślę, że pokazuje na moc ruchu pacjentów. Bo ta definicja oddaje perspektywę pacjenta. I ta definicja, i w ogóle ruch chorób rzadkich, i w ogóle pojęcie chorób rzadkich powstało z inicjatywy chorych. Jest to chyba jedyna grupa chorób, która została wyodrębniona i nazwana dlatego, że wywalczyli to pacjenci. I dlatego ona nie ma charakteru medycznego. Bo patrzymy się, no bo czym jest rzadkość? No właśnie, rzadkość, no to jest coś, że coś występuje z pewną częstotliwością w danej populacji. Jak widzimy, te definicje są różnią się pomiędzy krajami. W niektórych krajach wyróżnia się również takie choroby, które są zwane ultrarzadkimi, na przykład w Wielkiej Brytanii. I wydaje się więc, że to są takie małe problemy, ale jakby sęk jest w tym, że tych chorób jest bardzo dużo. Jest ich w tej chwili, mówi się, między 7 a 8 tysięcy jednostek chorobowych już poznanych i codziennie, praktycznie niemalże co tydzień jest odkrywana jakaś nowa jednostka należąca do grupy chorób rzadkich i w sumie wedle szacunków, na przykład w Unii Europejskiej to jest prawie 30 milionów osób, które chorują na jakąś chorobę rzadką. Czyli chociaż każdy z tych problemów jest rzadki, maleńki, prawda, i dotyczy od na przykład kilkuset do czasami kilku osób w Polsce, to razem tych na przykład chorych w Polsce jest prawdopodobnie co najmniej 1,5 miliona. A jak jest najrzadsza choroba w ogóle w świecie? Czy są takie choroby, jest taka na przykład choroba odkryta z takim bardzo gwałtownym przerostem masy tłuszczowej. EMO się nazywa i z tego co wiem, jak ostatnio czytałam, to była, jest jeden pacjent na świecie, który ją ma. Także jest rzadszej niż. Także myślę, że znaczy, progeria jest bardzo rzadka. Tak jest wiele chorób, których na przykład mamy kilku pacjentów na świecie. Nie? Więc na przykład może być tak, że na daną chorobę może nie być nikt chory w Polsce. A w Europie mogą być to 3 przypadki. Ale są też choroby większe, gdzie na przykład w Polsce mamy około 1000 osób chorych. A czas, to, prawda? Czyli tutaj widzimy, że jest to taki szeroki margines. I teraz te choroby genetyczne, jak się patrzymy na nie właśnie tak z zewnątrz, to znowu, znaczy pewne dane statystyczne coś o nich mówią, tak? Czyli że to są bardzo w dużym stopniu choroby uwarunkowane genetycznie, nie wszystkie z nich są dziedziczne, niektóre się powstają de novo, mają ciężki przebieg związany z zagrożeniem życia i w ponad 50% mamy też upośledzony rozwój psychomotoryczny, co również, co jak Państwo zobaczycie, jest dosyć istotne. Większość ujawnia się u dzieci, proszę zobaczyć, 35% dzieci umrze w pierwszym roku życia, a kolejne 12% pomiędzy pierwszym a 15 rokiem życia. I o ile pamiętam dobrze z prezentacji byłego przewodniczącego zespołu, to prawie 30% hospitalizacji w szpitalach dziecięcych specjalistycznych w Polsce to są właśnie dzieci z chorobami rzadkimi.
Także one mają, znaczy istotnie wpływają też, na, znaczy wbrew pozorom, na system ochrony zdrowia. I teraz dla większości z tych chorób nie ma żadnego skutecznego leczenia. Nie ma. W 60% istnieje jakaś forma terapii, ona jest przeważnie objawowa. I problem jest nawet często z diagnostyką tych chorób, nie wspominając o leczeniu. I tak jak powiedziałam, medycznie ta kategoria nie jest spójna. Nie jest. I to, że taka definicja w ogóle powstała, wynika z ruchu pacjentów. I one, dla medycyny to nie ma sensu, dla pacjentów ma olbrzymi sens. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że chorowanie na chorobę rzadką oznacza, że oprócz wszystkich problemów związanych ze zdrowiem ma się 3 razy więcej problemów związanych z systemem. Dlatego my jesteśmy najlepszą grupą do zmian systemowych, ponieważ 30% naszych problemów to jest ta ciężka, prowadząca do śmierci choroba, a drugie 70% to jest system. Nie tylko system ochrony zdrowia, ale również system opieki społecznej, czy nawet system edukacji. I nikt chyba tak jak choroby rzadkie tego nie rozumie i nikt, i może też dlatego jakby ruch światowy czy globalny już w tej chwili ruch pacjentów z chorobami rzadkimi odniósł takie sukcesy, jakich nie odniósł żaden inny ruch, być może poza ruchami na rzecz walki z AIDS. I było takie przeprowadzone badanie wśród pacjentów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i tam, proszę zobaczyć, ile lat zajmuje zdiagnozowanie, to jest średni, tak? Czyli u niektórych pacjentów na przykład diagnostyka trwa znacznie więcej niż 7 lat. Mamy ciężką postępującą chorobę, nie wiemy, na co chorujemy. Czy dziecko ma coraz bardziej rozwinięte objawy, nikt nie jest w stanie powiedzieć, na co to dziecko jest chore. I to trwa na przykład do 15-16 roku życia. Ja w swoim stowarzyszeniu mam wiele takich przykładów, i które się przez, na przykład przez lata było, nie wiem, 15 różnych podejrzeń, na końcu zrzucono wszystko na matkę, że to na coś źle robi, prawda? Po czym właśnie już dziecko w takim ciężkim stanie w jakimś szpitalu, jakiś lekarz zobaczył i powiedział, to jest zespół Prader-Willi'ego. Po 15 latach. I średnio 3 błędne diagnozy, to i tak jest naprawdę nieźle, i tam było średnio 8 różnych lekarzy próbowało tą jednostkę, taką rzadką chorobę zdiagnozować. I co więcej, popatrzmy się na koszty ekonomiczne, prawda? Czyli chorzy muszą tak zużywać własne oszczędności, jeżeli jeżeli je w ogóle mają, prawda? Sięgają po pomoc do organizacji charytatywnych, czy pożyczają pieniądze od rodziny. Czyli te choroby mają taki wyraźny wpływ na sytuację finansową rodziny i bardzo często prowadzą do jej zubożenia. I też są olbrzymie koszty psychiczne. Silny, 7-letni stres, tak? Wyobraźcie sobie Państwo, w poszukiwaniu diagnozy. Izolacja społeczna i depresja. To są dane i co jest ciekawe tutaj, jak Państwo zobaczycie, to jest infografika. Te dane zostały zebrane w ramach takiego projektu Rural Diseases Impact, który, i Państwo widzicie, że to było jakby sponsorowane przez konkretną firmę, która zrobiła badania na pacjentach, których w ogóle nie leczy. Tak? Prawda, objęła tym badaniem w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii kilkadziesiąt różnych jednostek chorobowych i zrobiła badanie, które dotyczy sytuacji pacjentów, wobec których nie ma żadnego interesu. I to też po prostu pokazuje na siłę na przykład tych organizacji pacjentów właśnie czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, które jakby potrafią walczyć o interes całości, tak? A nie jedynie o swój własny i też potrafią jakby taką nawiązać skuteczną współpracę z różnymi innymi interesariuszami. To wszystko, cały ten ruch chorób rzadkich, to jest taka historia, której warto się przyjrzeć, bo ona pokazuje kilka ciekawych rzeczy. To się zaczęło w latach 70. Co się wtedy dzieje na świecie? Mamy olbrzymi postęp w naukach, biologii molekularnej, w medycynie, w genetyce. Już zaczynają być te choroby genetyczne jakoś tam lepiej, prawda, diagnozowane. Olbrzymie postępy w leczeniu chorób masowych, gruźlicy, tak, i tak dalej. Czyli pojawia się wiara w medycynę. I nagle tu się pojawia taka, to się zaczyna w Stanach Zjednoczonych, to też ma swoje znaczenie, pojawiają się chorzy, którzy mówią, no dobrze, to nas też leczcie, a nikt nie wie, co im jest.
I dzięki nowym środkom komunikacji, wtedy to był telefon, a nie internet, ani Facebook, prawda? Oni zaczynają się organizować. Czyli ci pacjenci, którzy mają takie doświadczenie tego, że system ich w ogóle nie widzi, zaczynają się organizować w grupy i mówią tak, chorujemy na coś, czego nikt nie jest w stanie zdiagnozować, a tutaj medycyna robi postępy, to dlaczego one nas nie dotyczą? I tak zrodziła się idea właśnie w ogóle ruchu chorób rzadkich i zaczęli się gromadzić pacjenci chorujący na bardzo różne jednostki chorobowe, nie do końca spójne medycznie. I kolejna rzecz, która jest dosyć istotna, że to jest moment, w którym mamy też sukces idei równouprawnienia, prawda? Mamy powolne obalanie różnych takich idei segregacyjnych i w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Ci pacjenci oparli się właśnie na tym. Oni, dobrze, to dlaczego osoba z chorobą częstą ma prawa, a my nie mamy? Dlaczego nikt się nami nie zajmuje? I co jest bardzo ciekawe, oni doszli do wniosku, że właśnie ten ruch pacjentów jakby zupełnie nie zrozumiał, że powodem, dla których nie ma tanich leczenia czy diagnozy, są właśnie uwarunkowania systemowe. Nie ma dla nas lekarstwa, bo jesteśmy małymi grupami. Tak? Nie jesteśmy żadnym rynkiem zbytu. Tak? Jest to bardzo duże koszty znalezienia leku dla nas, a tymczasem ryzyko niepowodzenia jest duże. Wtedy jeszcze zaczęły wchodzić pewne regulacje rynkowe, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które były bardzo niekorzystne i praktycznie blokowały rejestrację leków w takich schorzeniach. To, co zrobiły organizacje pacjentów z chorobami rzadkimi, to był ruch niesamowity, ponieważ oni zdecydowali, że muszą po prostu w takim razie zminimalizować ryzyko badań nad nowymi lekami. I tak się w ogóle pojawiła idea leków sierocych, które do dziś są kojarzone z chorobami rzadkimi, to nie jest do końca prawda. Znaczy w tej chwili jest wiele chorób rzadkich, które są leczone lekami niesierocymi, są leki mające dezygnację sieroce, którymi się leczy choroby nierzadkie, ale to jest inna sprawa. Dlaczego to było takie ważne? Bo po pierwsze nazwano problem. Tak? Jesteśmy chorobami rzadkimi, jesteśmy problemem systemowym. Nikt nas nie bada nie dlatego, że nasza choroba jest trudniejsza niż gruźlica, tylko dlatego, że po prostu uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, tak? drugiej połowie XX wieku w krajach o gospodarce wolnorynkowej są takie, że się nie opłaca znaleźć dla nas leczenie. Musimy to zmienić. Nazwaliśmy problem. To jest podstawowa rzecz zawsze. Problem trzeba nazwać, inaczej go nie ma. I zaczęto prowadzić rejestry chorych. Rejestry chorych zaczęły prowadzić stowarzyszenia pacjentów po to, żeby znaleźć grupy, które będą nadawały się do badań klinicznych. Tak? Czyli żeby pomóc potem tym ośrodkom naukowym w przeprowadzeniu badań klinicznych, zaczęto gromadzić i prowadzić prawdziwe rejestry chorych. Po drugie, powstała taka idea historii naturalnej choroby, czyli tego, jak choroba zazwyczaj przebiega. Dlaczego? Dlatego, że jakby takim problemem przy takich małych grupach jest to, że bardzo trudno jest, tutaj Ewa mogłaby wiele powiedzieć, jakby przeprowadzić prawdziwe badanie kliniczne, bo tu trzeba mieć jakąś grupę kontrolną i to jeszcze spełniające określone warunki, a to na przykład jak jest, nie wiem, tych chorych jest bardzo mało i to jeszcze na różnym stopniu zaawansowania choroby, to jest cholernie trudne. I powstało coś takiego, taka idea tego, że w takim razie stworzymy badania nad historiami naturalnymi chorób i będziemy porównywać przebieg choroby z leczeniem do tego, co wiemy w ogóle o naturalnym przebiegu choroby. To jest teraz, proszę Państwa, standard w pewnych chorobach akceptowany, ale ja jeszcze pamiętam, jak 10 lat temu wielkie dyskusje na forum międzynarodowym Prader-Willi, właśnie czy w przypadku zespołu Pradera-Williego możemy stosować historyczne grupy kontrolne. I wściekłość pacjentów, którzy mówili, nie, mamy tutaj leczenie, a wy chcecie połowę naszych dzieci dać na placebo. Przecież wiecie, że umrą w wieku 14 lat. Nie? To po co to robicie? Więc to jeszcze 10 lat temu właśnie historyczna grupa kontrolna w badaniu klinicznym wcale nie była oczywista. Więc chodziło o zmianę standardów praktyki badań klinicznych oraz wprowadzenie regulacji prawnych, i to jest bardzo ważne, regulacji prawnych, które wyrównają szanse chorych z chorobami rzadkimi. Dlatego, że chory z chorobą rzadką jakby z zasady był wówczas, i w wielu krajach niestety nadal tak jest, jest na, jakby na straconej pozycji. Jego sytuacja startowa jest zupełnie inna niż chorego na chorobę masową, tak to nazwijmy. I co ciekawe, że
te organizacje pacjentów przystąpiły do negocjacji z władzami publicznymi. To też jest, to jest opisywane w tej chwili, są nawet książki poświęcone takie, że to jest fenomen, tak? Że grupa pacjentów, tych chorych na bardzo różne jednostki, przeskoczyła te, nie wiem, chodzenie lekarza i tak dalej. Nie, my musimy z władzami centralnymi ustalić ustawodawstwo, które wyrówna nasze szanse. To jest ewident. I to się udało. Tak? W roku 1983 w Stanach Zjednoczonych pojawił się pierwszy taki akt prawny, który zachęcał do pracy nad lekami sierocymi i co więcej, udało się też zmienić zupełnie perspektywę przemysłu. Dzięki tym nowym regulacjom przestano się patrzeć na to jako na takie małe rynki, z których nie będzie żadnych pieniędzy, a zaczęto się patrzeć na to jako, to jest bardzo ciekawa ścieżka, która powoduje, że możemy zwiększyć naszą innowacyjność. I jak Państwo popatrzycie, to tutaj się zakłada, że jest taki początek tego właśnie ruchu pacjentów. Po 10 latach mamy ustawę w Stanach Zjednoczonych i proszę zobaczyć, jakie jest olbrzymie przełożenie, prawda, pojawienia się odpowiedniej regulacji prawnej na rzeczywistość. Tak? Tu mamy 10 leków dla chorób rzadkich przez 10 lat. Proszę zobaczyć, tam jest zgłoszonych 1800 produktów leczniczych do rejestracji, z czego 320 uzyskuje tą rejestrację. Czy to są rzeczy niewspółmierne, a co jest tego źródłem? Tego źródłem są odpowiednie regulacje prawne. I ten ruch potem przeniósł się do Europy, tutaj zostały znacznie później, popatrzył się na Stany Zjednoczone, to jest jednak populacja jest znacznie większa, więc tam to było łatwiejsze. Natomiast potem, prawda, wraz z integracją europejską mogło to się zdarzyć również w Europie. I tutaj widzimy, że ci pacjenci już byli od razu mądrzejsi o te doświadczenia i właśnie również przystąpili do tego, że nie, my się nie będziemy bawić w jakieś negocjacje ze szpitalem, nie bawimy się w apelowanie tylko do organizacji charytatywnych, sfinansujcie nam leczenie. My musimy zmienić prawo. Musimy zmienić prawo tak, żeby to nie była kwestia tego, czy ktoś, że uderzamy do czyjegoś poczucia litości czy przekonania moralności. Musimy mieć prawo, które daje nam równe szanse. I jak Państwo zobaczycie, to są działania bardzo skuteczne. Mamy w tej chwili wezwanie wszystkich krajów członkowskich do powołania narodowych strategii dla chorób rzadkich. Już większość krajów w Europie takie strategie powołała i mamy odpowiednie też regulacje na poziomie europejskim dotyczące rejestracji również produktów sierocych. I to się, co się okazuje potem? Znaczy, w pewnym momencie właśnie te ruchy pacjentów nawet przy tym przełomowym, prawda, wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących leków, one też jak zaczynają dojrzewać i widzą, że ale to nie chodzi tylko o leki. Znaczy, bo to jest taka rzecz, że my ciągle myślimy taką, nasze myślenie o chorobach często wcale się nie bardzo różni od tego myślenia, które miano w XIX wieku, kiedy nie ścinano kołtuna, żeby choroba się nie obraziła. To wbrew pozorom nie jesteśmy tak bardzo daleko. Myślimy sobie, dobra, choroba, no to teraz tak, to będzie jakiś lek i on tą chorobę przegoni, nie? Przegoni. Ale choroby się, w szczególności genetycznie uwarunkowane, raczej się nie przegoni. I one są de facto w nas, tak? I w nas zostają. I w związku z tym, po pierwsze, pierwszą rzeczą, którą zaczęto sobie zdawać sprawę, to, że bez takich podstawowych badań, to my w ogóle nie rozumiemy mechanizmów tych chorób. Czyli nikt nam leku nie wymyśli, jak nikt nie wie, na czym polega mechanizm tej choroby. I stąd pojawiła się kolejna rzecz, czyli idea tego, że trzeba w takim razie coś zrobić, żeby pojawiły się badania podstawowe, które będą dotyczyły mechanizmów choroby. I teraz, proszę Państwa, tutaj znowu, to jest to, co zrobili pacjenci w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie, jest niesamowite, bo oni wpłynęli na świat naukowy. I znowu, częściowo omijając go, czy też stwarzając dla niego zachętę. Czyli dobra, w takim razie negocjujemy z odpowiednimi ministerstwami czy innymi agendami rządowymi to, żeby powstały specjalne programy finansowania badań naukowych w chorobach rzadkich. I mamy teraz takie, w Europie to są naprawdę olbrzymie granty, to są granty dla badań wieloośrodkowych tylko i wyłącznie nad chorobami rzadkimi. Mamy specjalne konsorcjum do badań nad rzadkimi anemiami. I mamy, prawda, właśnie granty, które w tej chwili już nawet dotyczą nie tylko aspektów medycznych, ale również społecznych.
o co chodziło? Chodziło o to, że naukowcy mieli ten sam problem. Badamy, to jest mała populacja, czy to się da potem opublikować, trudno zebrać, a jak ktoś się nie zgodzi, a jak ktoś mi wypadnie z badania, to naukowiec myśli z kategorią swojej ścieżki naukowej, tak? Musi mieć jakiś stopień naukowy, musi coś publikować. Te populacje się do tego nie nadawały, poprzez zmianę systemową na szczeblu właśnie takim centralnym, wyasygnowanie specjalnych środków, pojawiła się taka ewidentna motywacja. Aha, są na to specjalne granty. No to warto. I co więcej, te granty muszą być siłą rzeczy międzynarodowe. Co więcej, pojawiły się specjalne periodyki naukowe, które są poświęcone chorobom rzadkim. Tutaj Państwu pokażę. O, na przykład coś takiego. Tak? Jest to jedna z serii poświęconych chorobom rzadkim. To jakby doprowadziło do kolejnego przełomu. Teraz te badania są, nad niektórymi prawda, jednostkami trwają od dłuższego czasu, większość tych jednostek nadal nie ma bardzo odległe perspektywy na jakiekolwiek leczenie czy poznanie mechanizmów. I wtedy pojawiła się taka kolejny etap dojrzałości, który w jakimś sensie odpowiada też, jak mi się wydaje, z perspektywy 10 lat pracy w Stowarzyszeniu Pacjentów, też dojrzewaniu często pacjentów czy rodzin pacjentów i godzeniu się z chorobą. Czyli tak, najpierw wierzymy w to, że będzie jakiś lek, który nas uleczy, potem zaczynamy rozumieć, że to nie jest takie proste, bo nikt nie wie do końca, co nam jest, bardzo często, a potem zaczynamy widzieć, że oprócz tego trzeba żyć. Że w życiu trzeba żyć i że w związku z tym liczą się również te wszystkie kwestie społeczne. Jak Państwo popatrzycie na przykład na te narodowe strategie dla chorób rzadkich, które powstają, już powstały w większości krajów Europy, w Polsce niestety one jest ciągle w ministerstwie i czeka na swój lepszy czas, to one oprócz sekcji dotyczących badań klinicznych, opieki, właśnie tam odpowiedniej opieki ze strony systemu ochrony zdrowia, mają specjalne sekcje poświęcone zintegrowanej opiece społecznej. I to jest taki moment, w którym jakby organizacje społeczne też właśnie pokazują tą dojrzałość. Tak? Chodzi o to, żeby umożliwić też odpowiednie życie rodzinom, pacjentom i ich rodzinom. I tutaj chciałam Państwu pokazać, ile tych. To jest tylko mały fragment, to nie są wszystkie ciała i organizacje, maleńki fragmenci tych ciał i organizacji, które w tej chwili zajmują się chorobami rzadkimi. Tak? Bo tutaj olbrzymia w Europie rola organizacji EuroOrbis. Jest to organizacja bliska mojemu sercu, bo jeden z jej założycieli była właśnie Christel, która ma córkę z zespołem Pradera w Wiegu. I ona była jedną z tych dusz, które to w ogóle powołały. Mamy w tej chwili specjalną zakładkę w zdrowiu publicznym Unii Europejskiej poświęconą tylko chorobom rzadkim. Tak? Mamy specjalny komitet ekspertów Unii Europejskiej, w którym są przedstawiciele organizacji pacjentów, wszystkich krajów członkowskich, Komisji Europejskiej, a także przemysłu i świata naukowego, które zajmuje się tylko chorobami rzadkimi. Mamy specjalne konstelacje naukowe i specjalne mechanizmy finansowania na poziomie europejskim, a inne na poziomie globalnym, tak? Które finansują badania podstawowe nad chorobami rzadkimi. I mamy Orphanet, prawda? Coś, co zapoczątkowało kodyfikację chorób rzadkich, bo wiele z nich nie ma żadnych kodów w ICDN, co wcale nie utrudnia ani leczenia, ani diagnostyki, ani niczym, prawda? Jak się łatwo domyślić. I w Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Tak? Dwa dolne loga. Czyli proszę zobaczyć, tak? Czyli ta taka heterogenna, medycznie bezsensowna kategoria zdołała się przekształcić w światowy ruch, który działa na rzecz bardzo zróżnicowanej grupy. I to jest niesamowite. Grupy, którą wyróżnia przede wszystkim zły, jakby właśnie niedopasowanie do systemu. Być może zresztą dlatego te działania tej grupy są takie skuteczne, że ci pacjenci bardzo szybko się zorientowali, że to jest ich problem, że ich problemem jest system. I w związku z tym od razu zajęli się zmianą systemu. I tutaj pozwolę sobie wkleić taki plakat, który reklamował mój wykład na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ podoba mi się jego tytuł. Jestem z niego bardzo zadowolona, że choroba jest formą życia. I choroba, myślę, że dotyczy to nie tylko chorób rzadkich, ale w zasadzie wszystkich chorób przewlekłych.
prawda? Że musimy myśleć o tym nie jako o czymś, co się. To są rzeczy, których przeważa, że nie da się wyleczyć, chyba że nastąpi jakiś kolejny przełom w naukach biomedycznych, ale musimy o tym myśleć jako o pewnej formie życia, z którą musimy zoptymalizować po to, żeby ono było dla nas jak najbardziej, prawda, cenne, jak naj, nie wiem, przyniosło nam najmniej cierpienia albo najwięcej satysfakcji, w zależności od tego, jak się na to patrzy. I stąd jakby cała ta właśnie idea chorób rzadkich w tej chwili na przykład przeszła właśnie na to jeszcze dodatkowe trzecie pole. Żadne z pozostałych nie zostało opuszczone, oczywiście nadal chcemy leków, tak? Jeżeli będą procedury, które nam pomogą, chcemy znać mechanizmy choroby, ale też coraz więcej właśnie te środowiska świetnie rozumieją, że chodzi o to, żebyśmy byli włączeni społecznie. Że, bo mamy teraz, nawet tam, gdzie jest dostępne leczenie i choroby stają się chorobami przewlekłymi, mamy dłuższą przeżywalność, to nagle się okazuje, że ci chorzy dalej zaczynają mieć problemy na przykład z odnalezieniem się na rynku pracy, ponieważ ich choroba, nawet leczona, wymaga takich powiedzmy, interwencji medycznych, które uniemożliwiają de facto podjęcie pracy. Czyli na przykład wielokrotne hospitalizacje w celu podania leku mogą wyłączyć młodego człowieka całkowicie z możliwości pracy, chociaż by się do niej nadawał, ponieważ jest zbyt często na zwolnieniu. I w związku z tym, że jakby kolejnym krokiem jest integrowanie tych systemów i zapewnienie odpowiedniej opieki długoterminowej i krótkoterminowej. I znowu EURORBIS w tej chwili zapoczątkował cały ruch na tą rzecz. Czyli że na przykład jest mapowanie wszystkich ośrodków specjalistycznych zajmujących się opieką zintegrowaną. I powstają rekomendacje dla krajów Europy dotyczące właśnie opieki społecznej w chorobach rzadkich. Jest to robione znowu z poziomu wprowadzenia regulacji prawnych, które to umożliwią. Prawda? Nie apelowania do tego, żeby ktoś nas zrozumiał, tylko rozpoznania problemu i zaproponowania rozwiązań. Tutaj się pojawia jeszcze taka właśnie kolejna rzecz, którą też właśnie te choroby bardzo dobrze przećwiczyły, że żeby organizacja pozarządowa, czy w szczególności organizacja pacjentów była naprawdę skuteczna, to musi sama w pewnym momencie zdecydować się na takie mechanizmy, które zapewniają przejrzystość jej działania. My działamy, kontaktując się z różnymi interesariuszami, prawda, są z jednej strony są władze publiczne, mamy środowisko medyczne, lekarskie, które też wcale nigdzie na świecie nie jest środowiskiem jednolitym, środowisko naukowe, mamy też producentów leków, którzy przeważnie tworzą nowe leki, nie robią tego zazwyczaj już uniwersytety niezależne i państwowe. I teraz odpowiednie ustawienie tych zasad przejrzystości powoduje, że taka organizacja ma rzeczywisty głos i jest uważana za partnera i za właściwy podmiot. To jest bardzo, bardzo istotne, w szczególności wydaje mi się, że w tych krajach, które jakby mają jakby słabszą tradycję właśnie tej przejrzystości i demokracji. I te wszystkie relacje, i znowu na przykład EURORBIS ma taką zasadę, że po pierwsze wymaga na przykład, żeby tylko określony procent finansów pochodził ze strony przemysłu farmaceutycznego, że nie wolno przekroczyć pewnego progu budżetowego, a po drugie, że ten mechanizm musi być taki, żeby żaden z pracowników organizacji nie wiedział, kto go finansuje. Żeby nie było tak, że ktoś staje się rzecznikiem innej sprawy. I to są rzeczy szalenie ważne, bo inaczej jakby przestajemy być jakby poważnym partnerem. My musimy sami dobrze rozumieć, na czym polega nasz interes. I być po prostu niezależni. Jakby zbliżając się powoli do końca, bo wiem, że mam przyspieszyć, więc przyspieszam, że ten ruch chorób rzadkich właśnie po pierwsze pokazuje jakby dojrzewanie pewnych ruchów społecznych i to, jak zmieniają się cele. I jak bardzo te cele w pewnym momencie właśnie odchodzą od widzenia czysto medycznego, co może my w Polsce o tym w tej chwili tak nie myślimy, bo jak jest problem z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu, to bardzo trudno jest się patrzeć na szersze cele społeczne, ale to prędzej czy później przychodzi. Ja mogę Państwu powiedzieć, że sama mając prawda, dziecko nieuleczalnie chore, to mogę dzielić się własnym doświadczeniem i powiedzieć, że w pewnym momencie na przykład znalezienie szkoły, która jest zdolna do przyjęcia mojego dziecka, tak? Która ma po prostu bardzo specyficzną dietę,
i wymaga specyficznego właśnie prowadzenia, jest trudniejsza niż znalezienie leczenia. I teraz jest pytanie, czy to dziecko jest leczone właśnie po to, żeby potem na toku indywidualnym przejść całą szkołę podstawową i nie mieć żadnych szans na przyszłość, czy to po co my leczymy? Znaczy, leczymy ludzi po to, żeby mogli jakoś żyć. Czy na przykład, jak tutaj Państwo reprezentujący choroby reumatyczne, też jak się staracie o jakieś leczenie, to po to, na przykład, żeby szybciej nie wypaść z rynku pracy, żeby móc prowadzić aktywne życie. I że jakby często w tych środowiskach pacjentów się w czasie spotkań się o tym zapomina. Że naszym celem ostatecznie jest jak najlepsze przeżycie własnego życia, prawda? I że to wszystko inne to są środki do tego. Również leki, szpitale, leczenie czy pomoc społeczna to są środki, które mają temu służyć. I myślę, że na tym przesłaniu mogę skończyć. Dziękuję. Funduszu zdrowia z doktora Myrzawkę. Do naszego funduszu zdrowia. Jakie są? Jakie są relacje prawne? To znaczy, w tej chwili choroby rzadkie w Polsce w ogóle nie są zdefiniowane, tak? To jest na gruncie prawa. Jedynym momentem, który miał to wprowadzić Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, natomiast w tej chwili jakby wprowadziła to bocznym torem dyrektywa transgraniczna, która ma specjalny rozdział poświęcony właśnie chorobom rzadkim. Jest to właśnie skutek działania organizacji pacjentów na szczeblu europejskim i widać jak silne są te organizacje, skoro specjalny rozdział dyrektywy jest poświęcony właśnie opiece nad chorobami rzadkimi. Czy fundusz zamyka oczy przed tym? Nie, znaczy nie zamyka, że istnieją, niektóre choroby są leczone, ale jest na przykład teraz, jeżeli chodzi o perspektywę funduszu, to większość chorób, jak powiedziałam, nie ma żadnego leczenia i nasze problemy są takie same jak problemy innych chorób przewlekłych, które wymagają opieki wielospecjalistycznej. Czyli mamy powiedzmy choroby, które wymagają, w których na przykład pojawia się też zaburzenia jakieś onkologiczne, neurologiczne, plus takie. I ten pacjent nagle się musi, prawda, być leczony na przykład w 5 czy 6 różnych ośrodkach. Czyli ta silosowość systemu jest bardzo dużą przeszkodą. Jest kilka chorób, które są leczone w ramach programów lekowych. Czyli to jest jakoś robione, ale nie pod parasolem chorób rzadkich. I to się największy problem pojawia się przy tych chorobach, które są leczone lekami bardzo drogimi, lekami sierocymi. Jest to zdecydowana mniejszość, ale o tym się najwięcej słyszy. Prawda? Są takie choroby, które wymagają leczenia prawda, po 1 000 000 złotych na pacjenta. No i wtedy powiedzmy to się przebija do prasy i jest te wszystkie problemy decyzyjne, o których mówiła moja przedmówczyni. Jakby pojawiają się i są jakby trudne do zdecydowania właśnie dlatego, że nie ma żadnych jasnych kryteriów. I wtedy... To, co Marysia poruszyła, znaczy nie ukrywam, mnie niedawno dopiero to zszokowało dzięki spotkaniom z Marysią, bo my zawsze sobie wyobrażamy, że dla nas głównym celem są leki, prawda? I to, co bardzo bym Cię prosiła, Marysiu, żebyś powiedziała o tym, że jak to procentowo wygląda, co się jakby pokrywa z Twoim wykładem, gdzie mówiłaś, że jakby to wszystko poza lekami też jest ważne i też wpływa raz na budżet i stan naszego zdrowia. Dla mnie ta statystyka była szokująca. A to była Ewy. To Ewy była, tak? No to Ewa, powiedz o tym i jaki jest procent, że tak powiem, w budżecie na leki, a cała reszta jest, że tak powiem, no, ma ogromne znaczenie. No tak, to jest to tak. Maria mówiła, że zaledwie niewielki procent chorób rzadkich ma lek, który jest no, leczeniem bądź wiąże się z wyleczeniem choroby. No i tak to jest w istocie. Tak, patrząc z perspektywy w ogóle finansów publicznych, czyli tego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, ponad 60 miliardów złotych, wydatki na leki stanowią gdzieś 8 miliardów złotych do 10 miliardów złotych, czyli jest to nie więcej niż 15% w tej chwili. Ustawa refundacyjna zapisała, że to nie może być więcej niż 17% wydatków publicznych, ale to jest mniej. I to też no, naświetla jakby całą perspektywę stanowisk organizacji pacjenckich, które często gęsto zajmują się problemem dostępu do leków
Natomiast pomijają problem dostępu do świadczeń. Świadczenia to mimo wszystko 85% problemów przynajmniej związanych z dostępem do świadczenia. Natomiast jeśli chodzi o choroby rzadkie, no to ja powiem tylko tyle, że Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował kiedyś takie zestawienie, ile kosztowało leczenie najdroższych chorób w Polsce. I to był 2011 rok. I przy założeniu, że mamy ten próg wyznaczony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych terapii efektywnej kosztowo, czyli 100 tysięcy złotych za rok życia w pełnej jakości, to jak Państwo sądzicie, jaka była najdroższa pozycja Narodowego Funduszu Zdrowia, wydatki roczne na jednego pacjenta? To było ponad 3 miliony złotych i takich chorych, u których został przekroczony próg 100 tysięcy złotych, było kilkanaście tysięcy. Takie zestawienie jest. No i to mniej więcej pokazuje, jak w Polsce jest przestrzegane prawo, które jest tworzone przez administrację publiczną z jednej strony, tak? Ale z drugiej strony pokazuje, że no, mimo wszystko i na szczęście ta wartość tego progu efektywności jest wartością umowną. Ja mam procedura przeszczepienia szpiku od tacy niepokrewnego, to jest 70 tysięcy złotych, prawda? Nie byłoby przeszczepu. Tak, ale to jest tylko jeden element leczenia chorego na białaczkę, który w danym roku jest leczony przed i po przeszczepie, więc on się generalnie grubo wykracza poza ten limit. I bardzo dobrze, że wykracza, natomiast to jest też dobry argument do polemiki z administracją publiczną, która odmawia, posługując się tym argumentem, dostępu pacjentów do leków i do terapii, które przekraczają ten próg. Tak. To jest ewidencja, którą sam Narodowy Fundusz Zdrowia podaje. Możemy się temu też jakoś kiedyś przyjrzeć, jeżeli będzie taka potrzeba. I też oczywiście to jest, tam natychmiast pojawiają się właśnie argumenty, kogo leczyć, prawda? Czy leczyć jednego pacjenta, czy i najlepiej zestawić to z jakąś tanią procedurą i pokazać na przykład kilka tysięcy osób. I też to, co jest niezauważane w tym wszystkim, jest to, że tak naprawdę to są terapie właśnie innowacyjne i że często tacy pacjenci, w szczególności w chorobach rzadkich, gdzie nie da się przeprowadzić takich bardzo akuratnych badań klinicznych, też trochę ryzykują, nie? I że no, w ogóle choroby rzadkie, jak to pamiętam, jak się na początku mnie zaszokowało, że to są eksperymenty natury, tak? I ponieważ są to eksperymenty natury, które przekładają się na ciężkie, zagrażające życiu przebieg choroby, to jakby pacjenci są o wiele bardziej skłonni do ryzykowania różnych nowych terapii, co ma na przykład, co może się czasami okazywać bardzo korzystne dla reszty populacji, która dzięki temu zyskuje na nas, jakby na kulkach doświadczalnych, nowe terapie, które kiedyś będą tanie. I na przykład nikt, wydaje mi się, nie mówi właśnie w kontekście leczenia takich nietypowych chorób, czy leczenia innowacyjnego, że to ma również, że na nas przeprowadza się eksperymenty, które być może kiedyś przełożą się na tanie technologie dla wszystkich.